every one of us, if we only have the courage to try. It's up to you, Prime. Without you, we all die. Now or never. Did you forget who I am? Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj pogadamy sobie o aplikacji, która moim zdaniem jest bardzo fajną opcją. Wiem, że niektórzy ode mnie też znajomi czy też gracze wykorzystują tą aplikację do tego, żebyście mogli skorzystać z gry na przykład na dwóch, trzech mailach, gdzie macie swoje farmy, kiedy jesteście na przykład na laptopie, żebyście mogli się między tymi, jakby tak powiedzieć, farmami przerzucać albo być w tym samym czasie online i też to ułatwia nam przerzucanie swoich surowców, nie będę ukrywał, że nie. Wiadomo, jeżeli macie więcej tych kart, to też można wykorzystać telefon. Ja tu akurat w tym momencie jestem zalogowany na main koncie, jak i też jestem zainstalowany na koncie, no i na innych dwóch kontach, które mam opcji farmerskie, że tak to nazwę. Aplikacją, która do tego służy, to jest Sandboxy Plus. To jest dość popularna aplikacja, ją można ściągnąć ze strony Sandboxy Plus. Ja jak tam dobrze pamiętam, to wrzucę wam linka do strony w komentarzu. I tam będziecie mieli coś takiego jak przydzielenie, jakby tak powiedzieć, swojej piaskownicy, tak to się nazywa, czy to jest w boxu. Lecz zanim to zrobicie, najpierw musicie się zalogować na swoje main konto przez aplikację główną Rise of Kingdoms. To jest pierwsza rzecz. Później, kiedy będziecie zalogowani na aplikację Rise of Kingdoms, odpalacie sobie po prostu Sandboxy. Kiedy odpalicie sobie Sandboxy, ustawiacie mój nowy box, dajemy sobie opcję standard, oczywiście tutaj nazywamy jak najlepiej chcecie tą opcję konta Sandboxy, dajecie dalej, tu już dajecie zakończ i on sobie już tworzy takie oddzielne, jakby tak powiedzieć, piaskownice, które tu widzicie. I w tym momencie, kiedy ja się zaloguję na Optimus Prime'a, to już widzicie, że mam, żeby tak powiedzieć, informację, że on już działa w tle. I teraz tak, kiedy go zainstalujecie, aplikacja, kiedy to już zrobicie, macie tu nazwę Optimus Prime, dajemy uruchom i uruchom program. Kiedy to się pojawi, tu musicie wybrać sobie tą opcję, tam gdzie macie zainstalowanego Rise of Kingdoms. Oczywiście mówię o main aplikacji, czyli o tej oryginalnej. Wtedy wybieracie ten launcher. Kiedy klikniecie, wybierzecie go, dajecie OK, to automatycznie załaduje wam się klasyczny launcher z Rise of Kingdoms, gdzie potem oczywiście klikamy start. Oczywiście jakakolwiek będzie aktualizacja aplikacji, przy każdym załączeniu tej piaskownicy może pojawiać się, że on potrzebuje jakiejś aktualizacji. Czyli jeżeli główny launcher będzie dostawał aktualizację, to na przykład ja mam teraz dwa konta, to dwa konta z tej piaskownicy też się będą musiały zaktualizować. To jest normalne. W tym momencie, kiedy to dacie, otworzy wam się oddzielne konto i co zauważycie, Sandboxy w tym momencie będzie wam się logował na main konto. Dlaczego na main konto? Dlatego, że jeszcze nie ustawiliście swojej farmy, więc w tym momencie wchodzicie sobie tutaj w ustawienia i ja was poprowadzę już dalej, jak to idzie. Wchodzimy w konta i klikamy konto. Potem, kiedy będziemy mieli konto, będzie wam się coś takiego pojawiać, jak takie dwie strzałki, przełącz konto. Kiedy będziecie mieli przełącz konto, będziecie mieli taką małą ikonkę Google. Ją musicie kliknąć. Kiedy w nią znowu klikniecie, zacznie was przerzucać do, on zacznie myśleć i zacznie was przerzucać do, jakby tak powiedzieć, do waszej strony na Google, czyli na Google Chrome, jako jest domyśla. I w tym momencie on wam każe wybrać maila, na którym macie konto. Czyli musicie oczywiście wcześniej mieć też na Google sparowane te konta. Czyli jeżeli na przykład macie profil, powiedzmy Optimus 1, macie Optimus 2, Optimus 3, to są oczywiście 3 maila i chcecie, na Optimus 1 mamy main konto, na dwójce i trójce mamy farmy, to oczywiście wybieramy na przykład Optimus 2. I w tym momencie, jak wybieramy Optimus 2, on będzie potrzebował tylko sobie potwierdzenia, żeby połączyć go z Google, ze Sandboxy. I w tym momencie dajecie tylko, żeby go połączyć. I kiedy to połączycie, wyskoczy wam taka zielona, jakby tak powiedzieć, strzałka, że wszystko się udało. I on w tym momencie, w tej piaskownicy, której będzie, zacznie sobie ładować na nowo aplikację. Jeżeli będą wyskakiwać jakieś błędy, kliknijcie po prostu tylko tak. Niech on sobie dalej pracuje. I po tym wszystkim po prostu przerzuci was na to.
Czyli pojawi Wam się już konto. Ono się załaduje, oczywiście te konta, ta aplikacja, pojawi się Wam nowa, jakby tak powiedzieć, nowe okno z Rise of Kingdoms. I w tym momencie po prostu będziecie mogli już się zalogować na kolejne konto, którym jest tutaj, na przykład u mnie to jest Optimus, tak? No ja tutaj między tymi Optimusami mogę sobie na przykład wchodzić ustawienia, wchodzę na konto i postacie i tu przechodzę sobie między tymi farmami w różnych sojuszach, co mam, gdzie mam R5, po prostu sobie skaczę i tam robię różne dzienne, że tak powiem, rzeczy jak stawianie flagi, złoża, pilnuję, żeby punkty sojuszu się zgadzały, żeby to KVK, na KVK wykorzystywać forty, bo to jest, jeżeli macie technologicznie dobrze sojusze rozwinięte, to naprawdę to się przydaje. W tym momencie to będą u nas tylko 3 takie sojusze, a miałem ich 7, gdzie 5 albo 6 było wykorzystywane na KVK. Akurat jeden z tych sojuszy tutaj nie jest pokazany, który jest takim moim prywatnym, gdzie ja sobie tam po prostu sobie działam z chłopakami. Ale to wam zaraz może pokażę na Sentinelu, jak go odpalę po prostu na drugim oknie. I teraz jak widzicie, ja mam to samo zrobione na dwóch mailach na piaskownicy, czyli na tym sandboxi. Kątka odpali się. To jest tak, tu się odpali, więc przejdziemy sobie do Optimusa. I jak widzicie tutaj, ja mam... Nie, musicie uważać, jak macie wszystko podpalane, bo czasem ta aplikacja sandboxi wariuje. Jak widzicie, ja tu mam odpalonego też na Sentinelu Prime, na innym mailu mam kolejne moje konto farm. Ja tutaj między też wchodzę sobie ustawienia i też przechodzę sobie na konto postaci. Tu mam akurat 3 mniejsze farmy, czyli jedną większą i 2 mniejsze farmy, gdzie tam sobie zbieram surowce lub też tą dużą jako R5 w jakichś tam sojuszach, żeby trzymać tylko, wiecie, klucz, jak to Wietnamce nazwali, jak ja kiedyś z nimi grałem. I to jest jakby taka dodatkowa opcja przez sandboxy. Mógłbym jeszcze dodać jedno konto, bo mam jeszcze jedno konto z 3 małymi farmami, ale już macie dużo pokazane już na tym filmiku, ile ja tych kont farm wykorzystuję. I tak po prostu sobie działam. Ja kiedyś zrobiłem też tak, że bo tutaj da się jeszcze fajnie to zminimalizować, ale ja sobie po prostu tak działałem, że wypuszczałem, jakby tak powiedzieć, zawsze powiem tutaj sekundę. Ja sobie zawsze tak robiłem, że zminimalizowałem sobie tak, żeby mieć tylko dostęp do tych kont. Czasem potrzebowałem, żeby ktoś tam się przechodził między sojuszami. Był taki okres, że aplikacja Sandboxy bardzo słabo chodziła, niestety po aktualizacji, która była na Grecji, Egipcie, czy też na Wikingach, ona po każdym razie się wysypywała i trzeba było troszeczkę poczekać na aktualizację. Więc no to był niestety minusem. W tym momencie popatrzcie, jak oddalam sobie na przykład flagę na Sentinelu, to widzicie, że on myśli. I nie będę ukrywał, myśli bardzo długo, ale niestety to jest tylko, to jest taki emulator, który można otworzyć. Gdy on już sobie pomyśli chwilkę, no to już można dużo rzeczy zobaczyć. Nie chodzi to tragicznie, bo chodzi to tak średnio. Tutaj jak widzicie, akurat to mogę wam pokazać, bo nie pamiętam, czy na sojuszach pokazywałem wam tutaj cała ta strefa. To jest tutaj, no ona jest, była zawsze kontrolowana przeze mnie i ona zawsze była bezpieczna. To jest właśnie mój taki sojusz 90SO, który zostawiłem, ponieważ po KVK4 no, stwierdzili, że niwelujemy 7 sojuszy. Tutaj był sojusz Autobot Endless. Nazwaliśmy go wtedy na cześć byłego króla. On Autobot Endless był, po prostu miał tutaj cały ten obszar flagami zabudowanymi i ten sojusz fajnie prosperował. W tym momencie po prostu AOSO przejmuje całą tą strefę tu. I też AOF9, który służy do rozdawania paszportu na 3090, on po prostu też zostanie zniwelowany, jak AOS tutaj wejdzie i sobie to wszystko przejmie. Oczywiście w każdym z tych sojuszy dążymy do 500 flag. No to nie jest żadną tam powiedzmy nowinką. Tutaj akurat dzielimy tą strefę, która była zawsze, jakby tak powiedzieć, na pół dzielona z innym takim sojuszem, który był kiedyś naszą akademią. No oni tutaj przejmują większość tego terenu, gdzie kiedyś za czasów KVK 1, KVK 2, no to cała ta strefa, cała po prostu ta dolna strefa była nasza i my ją kontrolowaliśmy tym i bardzo ciężko było, że Farm Killer się tutaj dostał. Były pojedyncze jakieś tam mniejsze przypadki, ale nie było takich rzeczy, co się działy tutaj u góry, gdzie Farm Killerzy tutaj szalali. Już nie mówię o tej strefie, która już potem została przez Lilith tak zrobiona specjalnie.
tam farm killerzy po prostu szaleli. No ja dostawałem białe gorączki, jak to widziałem, ale u nas ludzie byli bardziej bezpieczni. Chociaż tak mówię, no zdarzały się przypadki ludzi, którzy do nas wchodzili sojusz i robili złe rzeczy. Oczywiście mówię o farm sojuszach. Jak widzicie, nie chodzi ta aplikacja jakoś tragicznie. Kiedy klikniemy sobie króciutko start pay subscrację, przechodzi nam do naszych, jakby tak powiedzieć, tutaj. Choć czasem się ścina, jak się odbiera, ale no uważam, że jak na tyle aplikacji o podpalanych i tak dalej, jak macie jeszcze mocniejsze kompy, to naprawdę fajna rzecz, naprawdę. Wiem, że Wietnamczyki grają na różnych innych emulatorach podobnych i to naprawdę dobrze wykorzystują. Więc jest też jeszcze aplikacja, jakbyście chcieli z czegoś innego sobie otworzyć, nie na tyle. Z jedno konto można otworzyć na tej aplikacji Google Play, gry Google Play Beta, to jest od paru miesięcy taka beta wypuszczona. Ja z niej czasem korzystam, kiedy się dzieją takie sytuacje, że sandboxy po prostu daje ciała, a potrzebujemy przynajmniej jeszcze zalogowane drugie konto na raz. Automatycznie wam to troszeczkę uspokaja to, że nie musicie się logować na telefon i mieć na telefonie. Na przykład jak ostatnio film, który z karteczkami robiliśmy, ja wiedziałem, że sandboxy tak ciężko chodzi, chociaż chłopaki mi wtedy powiedzieli, że coś się poprawiło. I dlatego stwierdziłem, że w końcu będę mógł dla was nagrać coś, co chciałem już dawno nagrać. I tylko dlatego to w tym momencie robię, bo przedtem na tych karteczkach ja po prostu na telefonie te kartki wrzucałem chłopakom, a nie otwierali. Każdy nawet w jakiś sposób tam działał, prawda? I w tym momencie na przykład jak kiedy ja zamknę Sentinela, jak w tym momencie zamykam, pojawi nam się na nowo ikonka z Rise of Kingdoms, ta, gdzie mamy ten przycisk Start. No sobie oczywiście muszę pomyśleć, no nieraz tak te piaskownice działają, no to jest po prostu byleby otworzyć aplikację, to nie będzie tak chodzić płynnie jak ta main aplikacja. Ale uważam, że to jest coś, co naprawdę, o i teraz musicie też ją zamknąć. Bo czasem może wam się pomylić, jak pozamykacie konta i wam po prostu będą trzy aplikacje, trzy takie okna widzieć. Dwa będą z piaskownicy na przykład u mnie, a i jedna z mine. Ja już tak kiedyś się zalogowałem, mówię, loguję się na szybko, mam otwarte to okno, daję OK. Chcę się zalogować, a tu patrzę, nie ma Optimus Primala, tylko jest totalnie inne konto, prawda? Więc no to tak wygląda, nie? Jeżeli chodzi o sandboxy. Ogólnie jakbyście chcieli potrzebować coś więcej na temat sandboxy, się dowiedzieć jak to dokładnie, albo mieli problem, możecie do mnie napisać, to wam pomogę. Albo podeślę wam filmik, który mi pomógł, bo no tutaj nie będę ukrywał, że tu trzeba troszeczkę trzeba przy tym przysiąść i ogarnąć to. Bo jak już raz ustawicie te konta na tych piaskownicach, będziecie mogli zawsze się logować, nie będziecie musieli przelogowywać i robić jakichś... Najtrudniejszy z moim etap to jest, żeby mieć to wprowadzone na Google, te maile, które chcemy z nich korzystać, żeby po prostu móc się, wiecie, jak switchowanie jest między profilami, to jest podobnie tutaj, jeżeli chodzi o wybranie na sandboxy tych dodatkowych opcji, prawda? Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o opcję sandboxy, ale chciałem wam jeszcze pokazać dzisiaj jedno KVK, tylko zobaczę, czy mam tutaj jeszcze, mam, gdzie grają nasi, moi i starzy przyjaciele, którzy grali ze mną przez cztery KVK i mamy są jeszcze tam w miarę kontakt i piszemy ze sobą. To jest Królestwo 3159, gdzie to królestwo jest bardzo mocne i przypuszczam, że oni tutaj naprawdę mogą zmiażdżyć to KHK. Jest to Królestwo 3159 z Eleven Family. Mają, jak widzicie, 3 gwiazdki, teraz grają KHK 4, więc mają chrapkę na 4 wygrane. Są tutaj tacy gracze, którzy ze mną grali, czyli jest Quadra. Widzę, że Quadrze tam za dużo te kapeki nie wzrosły, no ale tutaj Quadra jest jednym z wielu bardzo mocnych kont. To nie jest jak było u nas, że był w top 5. Jest to też tutaj gracze dwaj, którzy z nami też grali. Jest to Jakol. To już jest taki top gracz, który naprawdę długo już gra i naprawdę fajne marsze ma. Ja z nim często się duelowałem do MG. Nigdy nie mógł zrozumieć, dlaczego przegrywał, bo Jakol jako ma bardzo mocne konto, tylko że on ma na 5 różnych marszów. Nie ma jednego tak bardzo mocnego, rozwiniętego, żeby to rozwiązać. On idzie w totalny open fight, ale też się zajmował nieraz u nas rally. No i też tutaj jest balancer. Z balancerem, który właśnie pisałem, tutaj mi wysłał jest screena z walk, zaraz wam pokażę.
Balancer to jest bardzo fajny gość, tylko on na KVK 3 ze względu na rodzinę nie mógł dużo grać, ale to naprawdę bardzo spoko gość. Jak dobrze pamiętam, to jest chyba Niemiec lub też Austriak. On mi pokazywał, że właśnie skłamać tutaj jakiś raport. Tak. O. 478 i jeden. Dobry raport na tą przełęcz właśnie, co tutaj widzieliście. Też mu tam pisałem właśnie na kanale na YouTubie, bo się wcześniej jeszcze mnie pytał, że już coś zacząłem działać. I tak tutaj widzicie, w tym momencie jest znowu rally. Tym razem widzę, że piechota. Tak? Piechota idzie w Gorgo. I tutaj w tym momencie, nawet puścili dwa rally, no to już w ogóle bajka. Ale przedtem oglądania, powiem wam szczerze, rally, no i tutaj idzie nawet counter rally, czyli counter rally Nevskiego. Jeżeli to będzie Nevski i Justynian, to będzie bardzo fajną opcją. To tam mamy Justynian, już widzę, że Justynian Attila, no to jest głupie rozwiązanie moim zdaniem. Idzie jeszcze drugie rally. Czyli macie dwie mobilizacje na bramę i dwie counter mobilizacje, gdzie była kawaleria, która została, jak widzicie, szybko zeswarmowana. Tutaj mamy opcję Tarika i przypuszczam z Pakalem oczywiście. Czyli bardzo mocno się bronią, czyli tutaj dwa królestwa, które zaraz wam pokażę, które ze sobą walczą. Ale widzę, że tego Tarika też zaczynają gnieść na swarmie. Ale obronią to, bo już jeden się skancelował, więc została tylko jedna. Tutaj też skancelowali tą drugą, czyli za mocny swarm, czyli zostawili po prostu mine rally na przełęcz. No, nie powiem, fajna opcja, fajnie, że to akurat wyłapaliśmy teraz na strumyku. Strumyk będzie po prostu na filmie. Więc tutaj, no, dzieje się, jak możemy zobaczyć, tylko co oddalimy. Wiem, że to jest walka, ale już wam pokażę. Tutaj, jak widzicie, no oni przejęli całą tą strefę piątą na KVK 4. Oczywiście to jest Heroic Anthem, klasyczny jak na KVK 4. Pokażę, że tam, no, będzie się trochę ładować, zawsze tak jest. I dalej jest Gorgo, i dalej jest Tarik. Tak, Tarik jest, tylko musi nam to załadować. Tak. Czyli dalej czystą. Jeszcze z godziny temu, jak widziałem, jak mi podesłali tutaj walkę, to oni bardzo cisnęli rally Ashur Henry na samego Herakliusza, chyba tam z Zenobią. Naprawdę to dobrze im to szło. No tutaj widzę, że to rally Tarika zaczyna mocno gnieść Gorgo. No a chociaż na to Gorgo, no w tym momencie, że to jest Heroic Anthem, się zdaje, że Ashur z Henrym daliby, no, większą możliwość. Ale teraz tak, zaraz wam pokażę, co tutaj mamy. To jest królestwo 3159, tak? Tak, 3159 z królestwem, które jest, no, bardzo takim free-to-playowym. To jest z Indonezji. 3151. Walczą na królestwo 3148 i jeszcze jedno królestwo było tutaj 3138 i 3150. A tego to też coś jest, czy to są jakieś forty farmerów? Nie, to będą formy już farmerów. Tak. Popatrzmy. 3148, czyli tutaj mamy. Dobrze myślę? Nie, dobrze. Dwa królestwa kontra dwa królestwa. W tej zonie. Czyli ogień po lewej, po prawej mamy ziemię. I wiem, że jeszcze jeden z nasz znajomy walczy tutaj. Tak, tutaj będzie. Zaraz zobaczę, czy gdzie jest Spicer. I wiem, że tutaj. O, tutaj już idzie im gorzej. 3135 i Spicer jest na 3143. Jest Spicer. Tak, i Spicer jest na 3143, ale tutaj już zaczynają dostawać trochę. No, tutaj wygląda gorzej, bo tutaj, jak widzicie, no, puszują, prawda? Może też takie godziny mają. I tutaj walczą na
Królestwo 3140. Kurde, widzę, że jakiś pomocny gracz. No to jest jakie, to chyba będą Wietnamcy albo Koreańczycy. 3140. No, możliwe. On masz mojego Goku. No dobra, zasługujesz, że jak masz folerę. No. No, to jest, to są chyba Azjaci. Znaczy Azjaci na pewno, tylko nie wiem, czy Wietnamczycy. Znaczy Wietnamczycy na pewno, bo Chińczycy mają te miliardy tych swoich zygzaków. To są Wietnamczycy albo Koreańczycy, bo oni tak, ich zawsze to ciężko jest tak ogarnąć. I tu mamy 3140, tak? Jeszcze powtórzymy sobie. 3140 z 3152. Czyli z troszkę słabszym królestwem. I tu też mamy 2 versus 2 chyba. Tak, tak, 3143 na 3135. I tu jest 3152 na i 3140. Czyli już taki. Czyli reasumując 3140 i 3152 na 3143, który jest sojuszu z 3135. Tak to wychodzi, tak? Okej. Widzę, że już się zabezpieczają kolejnymi, chociaż dziwne, że teraz dopiero, że nie wcześniej, to nie zależy, zanim nie weszli w tą strefę szóstą, że tego nie zabezpieczyli. I tutaj macie, i tutaj, że w lasu mamy 3159 z 3151 na królestwo. Na królestwa 3148 i drugi to jest 3150. Czyli no, bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy, czy coś tu się dzieje znowu. Znowu jakieś walki mamy, tylko pytanie, czy to już jest Swarm Counter Rally. O, jest bardzo dużo tych fikseli, więc jest ciężko to ogarnąć. Chyba jakieś rally. Nie. Nie, tu dalej chłopaki proszę. No to już takie muszą być niezłe cyferki, jak oni tu próbują. Tylko oni tu próbują swarmować? No dalej jak wyruwali, by to swarmować, że to nie jest rally? A nie, tu idzie rally. No, to będą kolejne walki. Za chwilkę sobie tutaj to pooglądamy. No ale jak widzicie, ciekawie jest na tych, na tym, na tej kadrze. No tu idzie totalnie nowe rally i to idzie 3151, czyli z tego indonezyjskiego, tu mamy akurat Tarik z Sargonem, dobrze powiedziałem, Sargon, tak, to był Sargon. No klasycznie tu jest Gorgo, tylko powiem wam szczerze, że nie wiem co tam jest w środku. Co jest koło Gorgo, może to być Zenobia, może to być Herakliusz. A i znowu anulowali i znowu jest zabawa na nowo, czyli trzeba Gorgo muszą wzmacniać, no bronią się tutaj, widać, że się bardzo bronią, ciężko będzie im się przebić. Przeważnie te walki trwają długo na tych przełęczach i dopiero sytuacja się wyjaśnia na KVK, czy na KVK, jak już się otworzy Kingsland, więc tam dopiero się już wszystko wyjaśnia. Ale fajnie, fajnie, że mogliśmy złapać tutaj parę walk. Fajnie, że udało nam się też opowiedzieć wam o tym sandboxie troszeczkę. Dziękuję wam za to, że jesteście, że subskrybujecie, że oglądacie dalej kanał. To tak jak mówiłem, już nieraz napędza to do tego, żeby tworzyć dalej, żeby to rozwijać. Mam nadzieję, że to będzie szło, że będę mógł też rozwinąć to do takiej skali jak Snow, gdzie naprawdę mu fajnie idzie. Fajnie to jest mało powiedziane, widać, że no mamy to troszkę większą społeczność tą w Rise of Kingdoms i ludzie chcą to oglądać, chcą się dowiadywać różnych rzeczy, zresztą też jak mnie pytacie na briefach, jak ostatnio na Discordzie też porozmawialiśmy. Jeżeli dalej będziecie pytać o temat Discorda, powiem wam tylko tyle, że Discord już jest. Ale jeszcze, jak rozmawiałem z chłopakami, uważam, że jeszcze nie jest skończony na tip-top, więc jeszcze poczekamy chwilę, damy im czas i wtedy po prostu zrobię filmik, dam wam informacje i mam nadzieję, że będziecie wbijać, że będziemy mogli to fajnie tam tworzyć i rozwijać, nie? Dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!